Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajduję się w moim gospodarstwie w Pułkowicach. Jestem Kala Krzysztof i prowadzę hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Mamy około 80-85 loch i tutaj chciałem powiedzieć o urządzeniu, które używam od dobrych 3 już lat dynamicznego, tester rujowy. Z powodzeniem to używam. Właśnie przez ten cały czas, że tak powiem, jestem tak zadowolony. Nigdy mnie nie zawiodło. I może powiem, jak to, że tak powiem, robię, jakie efekty mi to przynosi. Skuteczność krycia mam potwierdzone, bo widzę na moim programie do obsługi stada AgroSoft, który użytkuję już przeszło 10 lat, że skuteczność krycia wzrosła mi o 10% po stosowaniu tutaj tego testera. Jakże, ale też innych tam czynników, które cały czas staram się poprawiać w gospodarstwie. Ale tyle skuteczność krycia mi wzrosło, teraz wynosi 86%. Bywamy momentami, nawet jest 100, ale no średnia roczna tyle wynosi. Lochy odsadzam w piątek zawsze i pierwsze pomiary dokonuję w poniedziałek. Czy to bądź rano, bądź południe, ale dokonuję to w poniedziałek. Potem kolejne dni, wtorek, środę, czwartek, piątek, jeżeli trzeba tak długo mierzyć, jeżeli nie wystąpi krycie. I w poniedziałek dokonuję jeden pomiar, po południe najczęściej. Kolejne dni to już robię 3 pomiary, rano, południe, wieczór, rano, południe, wieczór. I w poniedziałek przeważnie notuję jeszcze poziom wyższy, załóżmy około 300 jednostek. Potem koło wtorku on spada do tam na 150, czasami 200. I jak zaczyna rosnąć, gdy wzrost jest około 50-80 w górę, czyli jakby wraca do 300-320, czasami 370, wtedy od razu dokonuje krycia. Ten wzrost czasami jest rano, we wtorek albo w środę, zależy od lochy, to wtedy właśnie ten pomiar wykonuje kolejny raz, czasami w południe. Jeżeli w południe wystąpi ten wzrost, no to w południe zaczyna to krycie. Jeżeli wystąpi ten wzrost we wtorek, na przykład wieczorem, no to pierwsze krycie występuje wtedy we wtorek wieczorem, kolejne po 24 godzinach powtarzam. No i koniec. Nie? I faktycznie to się pokrywa z tym, jak tam właśnie locha właśnie toleruje knura, bo właśnie jest, tak się to mówi, gotowe na krycie przez te 24 godziny. Potem, że powiem, już ta ruja się kończy i akurat wtedy już wtedy jest po kryciu. I tyle. Rzadko się zdarza, żeby jeszcze czasami jest tak, że jeszcze locha jest w fazie rui, to rzadko, ale kryje trzeci raz jeszcze po kolejnych 24 godzinach. Bardzo rzadko, ale no zdarzają się takie też przypadki, więc staram się, żeby no nie przepuścić tego krycia. Niech będzie, bo jednak każdy dzień lochy na fermie kosztuje, więc to nasienie paradoksalnie jest tanie w stosunku do tego, jakby każda locha miała, czy dana locha miała codziennie, że tak powiem, do niej bo jedzenie, utrzymanie, no jest kosztowne, nie? A powiem o tym, jak dokonuję pomiaru, jak przygotowuję właśnie lochy. Przed pomiarem wyganiam knura przed lochy na ganek, żeby był kontakt knura nos w nos, po czym są właśnie, jak na filmie pokazane jest, spryskiwacz taki z atomizerem, napompuję powietrza i wymyję cały strom lochy do czystego. Potem urządzenie jest zanurzone w takim pojemniku dwulitrowym, tam trochę rapizydu kapnę, żeby go potem dezynfekować pomiędzy pomiarami i biorę urządzenie, przecieram taką wilgotną ścieżką, po czym dochodzę do lochy, rozchylam właśnie tutaj te drogi rodne lochy, żeby wprowadzić urządzenie. Czysto, żeby było zawsze czysto, bo czystość jest najważniejsza. Jeżeli będzie brudno, gdzieś tam się coś dostanie, no to mamy gotowe zakażenie, no i problemy potem z prośnością. Skutek będzie odwrotny do zamierzonego. Dokonuję pomiaru, obracane jest urządzenie. Dokonuję pomiaru trzykrotnego. Przechodzę do zeszytu. Mam tabelki takie fajnie zrobione do tego. Zapisuję te parametry, te pomiary. No i obserwuję ten spadek i wtedy ten wzrost. Jak nastąpi wzrost, te 50, obserwuję 50-70 punktów, narody wykonuje krycie. No i tyle jest, na tym się procedura kończy.
Wiele osób pyta, jak to użytkować, jak to działa, czy warto, czy nie warto. Na forach internetowych też sobie czytam. Odpowiadam wtedy, że zakup tego urządzenia to nie równa się od razu poprawie wyników produkcyjnych, bo kupienie to jest jedna rzecz, druga to użytkowanie. Jeżeli ktoś kupi, dwa razy zmierzy i nie odkryje jeszcze tego, bo to dopiero efekty przyjdą później, po pomiarze skuteczności krycia, później potem po wyproszeniu, bo zobaczy, że jednak te mioty są większe, bo ten złoty strzał był właśnie w tym momencie, kiedy właśnie jest największa skuteczność krycia, wtedy też i najwięcej zarodków jest wtedy, się zawiąże. Też to potem widać, bo fajnie wtedy prosiaki jest ich więcej przy urodzeniu. No to właśnie ta systematyczność rolnika, tego zawzięcie jest tutaj, bierze dużo, ma dużo do zrobienia. Jeżeli ktoś tam sobie kupi, bo sąsiad kupił, to też kupię, położę do szafy, nie będzie robił roboty. Urządzenie pracuje wtedy, kiedy faktycznie trzeba się zawziąć i popracować. No jest to, jeżeli ktoś ma więcej loch, no to dłużej to schodzi ten pomiar. Jeżeli mniej, no to pójdzie szybciej, ale no, trzeba niestety, jak się kupi, używać i wtedy wyniki mamy. Bo samo urządzenie nie zrobi obsługi, nie pomierzy, jeżeli sobie nie weźmiemy za robotę i nie zrobimy tego pomiaru. No i tyle. Ja już to używamy 3 lata. Jest to jakieś, trzeba sobie tam umie. Przy tym moim stadzie muszę sobie te 15 minut zabezpieczyć. No i tyle. No, uważam, że nie jest to dużo na ten pomiar. Jak efekty tutaj uzyskuję dobre, z tego jestem zadowolony. Więc uważam, że naprawdę warto.